Dzień dobry, welcome to episode number 49 of the Learn Polish podcast, 49, and you can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. Be sure to give us a 5-star rating and share with your friends, and if you're interested in being a better public speaker or you'd like to try breathwork or meditation, you can go to roycolin.com for Camilla's lessons, or her team, go to polonuswitch.com. Cześć, Kamila. Cześć, Roy. Jesteś zawsze zadowolony, you are always glad. Zawsze zadowolony. Tak, czemu nie? Zawsze uśmiechnięty. Uśmiechnięty means smiling. Tak, uśmiechnięty. Lubisz język polski? Oczywiście. Dlaczego uczysz się polskiego? Why you learn Polish? Dlaczego uczysz się polskiego? Bo mieszkam tutaj. O, to jest dobry temat do dyskusji. Dlaczego ludzie uczą się polskiego? Why people learn Polish, tak? Czyli numer jeden, bo means because. Bo mieszkają w Polsce. They live in Poland. Tak. Tak jak ty. Ty mieszkasz w Polsce i uczysz się polskiego. To jest motywacja numer jeden. Mm-hmm. Mieszkanie w Polsce. Co jeszcze? Może osoba pracuje z... w Polsce. Tak? Albo z język polski. Nie może być Polska, ale może na inny kraj, ale z język polski. O, naprawdę? Może być. Czyli praca. Pierwsze to jest mieszkanie, let, tak? Mhm. Drugie to jest praca. Druga motywacja, praca. Tak. Trzecia motywacja? Może być partner. A, partner, czyli mąż, żona z Polski. Nie, albo... zawsze mąż, żona, może być tylko... Chłopak, boyfriend, chłopak i dziewczyna. Tak, czyli miłość. Co to jest miłość? To jest przed ślub. Before wedding is love, tak? Miłość to jest love, czyli tak. Motywacja numer 3 to jest miłość. Tak. Partner, partnerka. Motywacja numer 4 to może być, co to może być? Studia. Na tak. przykład ludzie chcą studiować w Polsce. W Polsce są bardzo dobre uniwersytety, w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie. I ludzie chcą studiować. Tak, bo jest tańsze tutaj, tak? Cheaper, tak? Tańsze tak. studia. Dobrze. Czyli mamy tak, mieszkanie w Polsce, praca w Polsce, partner, partnerka z Polski, tak. studia. Cztery takie motywacje. Dlaczego ludzie uczą się polskiego? Coś tak. jeszcze? Bo czasami ludzie chcesz uczyć inny język. Ja znam osobę, kto mówi 7 języków. Czyli poliglota. Poliglota to osoba, która zna dużo języków, tak? Czyli na przykład ktoś lubi uczyć się języków. Dokładnie. Ma pasję, języki obce. Mam pasję nauczyć, ale i na język jest... Ty lubisz uczyć się języka angielskiego. Tak, bardzo dobry pomysł, czyli hobby. Języki tak. to hobby. To jest motywacja numer 5. Coś jeszcze? Dlaczego ludzie uczą się języka polskiego? Może mają rodzinę z Polski? Tak, bo on może być... Emigrowali? Tak, i dzieci nie ma wybor. Musi być na szkołę, tak? Na przykład, ktoś z rodziny jest z Polski. Tak. tak. Coś jeszcze? Czy nie masz pomysłów? Zawsze mam pomysł, ale teraz nie. No my idea. Ale może nasi słuchacze, our listeners, tak? Będą pisać komentarze. Bo my mamy pytanie do Was. Słuchajcie, dlaczego Wy uczycie się języka polskiego? Jaki jest Wasz powód? What is your reason, tak? Motywacja. I napiszcie proszę bardzo w komentarzach. Jesteśmy bardzo ciekawi z Rojem. Jaka jest Wasza opinia? Dokładnie. Czekamy na komentarze. Tak. And you'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We are also on Facebook. We've just created a Facebook group as well called Learn Polish Podcast. And if you're interested in public speaking or meditation, you'll find them on roycolin.com. And to get lessons from Camilla, you can go to polonuswitch.com. Until next week, do widzenia.
Learn Polish podcast.